Moja firma, moja przyszłość to hasło drugiego już wojewódzkiego konkursu ekonomicznego, którego finał odbył się 14 czerwca na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM. Dlaczego istnieje potrzeba organizacji tego typu konkursów na olsztyńskiej uczelni? To wyjaśniał dziekan Wydziału profesor Roman Kisiel. W obecnej sytuacji, kiedy na rynku liczba potencjalnych kandydatów na studia się zmniejsza, wszystkie wydziały, wszystkie 17 wydziałów naszego uniwersytetu bardzo się uaktywniło i poszukujemy klientów, naszych kandydatów na studia. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Mamy współpracę ze wszystkimi szkołami średnimi. Wydział Ekonomiczny UWM przedstawia całą gamę oferty, która obejmuje m.in. olimpiady, ale również i warsztaty. Władze wydziału doszły do wniosku, że ofertę należałoby kierować nie tylko do młodzieży licealnej, ale także do gimnazjalistów. Na dni otwarte wydziału przyszło 250 licealistów i gimnazjalistów, którzy uczestniczyli w warsztatach. Poza tym, że dajemy certyfikaty na przykład dzisiaj tutaj naszym absolwentom tego szkolenia, to także w szkołach średnich prowadzimy taki cykl, gdzie ludzie się zapisują, dostają nasze dyplomy i wręczamy je razem ze świadectwami ukończenia szkoły średniej. Konkurs ekonomiczny przebiegał etapami. Etap szkolny obejmował m.in. warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Gimnazjaliści jakby w pierwszej części konkursu przysłali nam pomysły na swoje biznesy, na swoje działalności gospodarcze. One zostały przez nas ocenione. I te wyróżniające się pomysły, a w zasadzie uczestnicy zostali zaproszeni do nas na warsztaty dotyczące zarówno takich miękkich kwestii jak zarządzania, ale też ja na przykład prowadziłem zajęcia dotyczące kwestii finansowych, oceny progu rentowności i realności powodzenia takiego przedsięwzięcia. Z kolei etap wojewódzki obejmował pisanie projektów biznesowych oraz finał. Do finału zakwalifikowało się 10 drużyn z województwa, w tym 3 z gminy Dywity, 2 z samych Dywit i 1 z Tuławek. Pomysłodawczynią konkursu ekonomicznego jest Mariola Grzegorczyk, pedagog gimnazjum publicznego w Dywitach. Pomysł narodził się kilka lat temu jeszcze. Byłam na pewnym szkoleniu dotyczącym ekonomii na co dzień i tam były takie też fajne gry zabawy. I to mnie tak zainspirowało, żeby fajnie by było, żeby młodzi ludzie się tego uczyli, jak mają podchodzić do życia, jak mają się uczyć pewnych rzeczy, jak mieć pomysł na własne życie. Kilka lat temu robiliśmy konkurs właśnie tego typu u nas w szkole w Dywitach, ale wiadomo, tak jak my jesteśmy sami, to jest też nie to. Natomiast zrodził się później, to już mnie pani dyrektor zainspirowała, pani Ewa Romanowska, żeby wrócić do tego, żeby zrobić taki konkurs. I pomyślałam, żeby zrobić to właśnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Tu są fachowcy. Młodzież może liczyć na wielu fachowców z dziedziny ekonomii. Wśród nich znajduje się m.in. Janusz Cichoń, który konkurs wspiera od samego początku. A dlaczego postanowił się zaangażować w to przedsięwzięcie i wspierać bardzo młodych ludzi, którzy już teraz chcieliby się zajmować ekonomią? Łatwiej się w życiu obracać, funkcjonować, jednak posiadając trochę tej wiedzy. Wydaje mi się, że ona jest w gruncie rzeczy niezbędna. Ja twierdzę, że w zasadzie na co dzień z tej wiedzy korzystać możemy i powinniśmy. Często cytuję swoją ulubioną maksymę rzymską, która głosi quidquid agis prudenter, agas ad respice finem, co oznacza, cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i oglądaj się na wynik. Oglądanie się na wyniki oznacza przewidywanie skutków swoich obecnych działań. Z prognozowaniem przyszłości z pewnością nie mają problemów uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce za projekt dotyczący spółki medialnej. Jednak to nie jedyny projekt, który został zrealizowany pod opieką nauczycielki z Sempopola. Przyjechałam z 3 zespołami i to będą 3 różne projekty. Jeden zespół zaprezentuje biznesplan firmy korepetytorskiej, drugi ma pomysł na food trucka, a trzeci przygotował właśnie coś związane z telewizją, z internetem, taki biznesplan sempopolskiej spółki medialnej. A dlaczego akurat ten projekt przekonał jury konkursu ekonomicznego?
Przede wszystkim zachwyciła nas kreatywność ludzi młodych, perspektywa ludzi młodych. To, że są młodzi, nie zablokowało ich. Mieli taką wizję przyszłości, nie tylko określali się na poziomie lokalnym, ale też widzieli siebie w perspektywie krajowej, w perspektywie międzynarodowej i to nas bardzo ujęło. Drugie miejsce zajął projekt związany z gastronomią. Uczniowie z DeWitt szczegółowo przedstawili swoją prezentację, podczas której zaprezentowali nie tylko biznesplan, ale i gotowe dania, które będą tam podawane. Uczniowie przedstawili tu własny pomysł, a ja też koordynowałam, pomagałam w tym pięknym właśnie konkursie. Mamy pomysł na biznesplan baru o nazwie Kroczek. Kolega wpadł na pomysł, razem dopracowaliśmy, no i proszę bardzo, znaleźliśmy się tutaj w finale. Dlaczego bar akurat właśnie? Mój tata miał taki pomysł i stwierdził, że to jest bardzo dobry pomysł i bardzo dobry plan. Z kolei trzecie miejsce zdobyła ekipa z Tuławek za projekt związany z fotografią. Wiedza ekonomiczna zawsze się przydaje, szczególnie w dzisiejszych czasach zwariowanych, gdzie finanse są bardzo ważne i tanie, dlatego jesteśmy tutaj. A jaki projekt będziecie prezentować? Studia fotograficzne, biznesplan. A jak się zrodził pomysł na ten właśnie plan, biznesplan? No, pani jest inspiracją naszą. Nie zabrakło także ciekawego projektu związanego z robotyką. Ten projekt zaprezentowali uczniowie z gimnazjum publicznego w DeWittach. Pomyśleliśmy, że to jest fajna przygoda wziąć udział w takim konkursie ekonomicznym. Z tego też... Kuba bardzo się interesuje takimi rzeczami. Ja też lubię ekonomię, to postanowiliśmy wziąć w takim konkursie udział. Jeżeli chodzi o samą trudność realizacji tego projektu, nie wydaje mi się, żeby było to coś takiego bardzo trudnego, aczkolwiek rzeczywiście, jeżeli jest to takie pierwsze doświadczenie stworzenia biznesplanu, początkowo po prostu nie wie się, od czego zacząć i to jest największy problem. Aby osłodzić młodzieży, trudy związane z przygotowaniami do konkursu, po ogłoszeniu wyników uczestnicy tego wydarzenia otrzymali podarunki sponsorowane m.in. przez Warmiński Bank Spółdzielczy. My od wielu lat wspieramy taką inicjatywę, ogólnie ideę gospodarności i oszczędności, tak? Bo wspieramy działalność też szkolnych kas oszczędności, których mamy 30 i 3 tysiące dzieci. Ten konkurs wspieramy jeszcze, jak on był tylko gminny. To jest drugi wojewódzki, a w poprzednich latach wspieraliśmy go jako gminny. Pomysł się zrodził sam z siebie, tak? Jesteśmy lokalnym bankiem, wspieramy lokalne inicjatywy. Przypomnijmy, konkurs Moja firma, moja przyszłość zorganizowany został przez Gimnazjum Publiczne imienia Marii Ziętary Malewskiej w DeWittach, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Warmińskim Bankiem Spółdzielczym w Jąkowie.